Halo, halo, cześć, siemanko, z tej strony Tomcia Gracz, a to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22 na serii pierwszej. I w dzisiejszym odcinku ogólnie jestem już po przewinięciu na miesiąc październik. W dzisiejszym odcinku zajmę się tutaj opryskiem w pierwszej kolejności. Już tu zestawik mam też przygotowany i już sobie tutaj zaczynam, ale ogólnie, drodzy widzowie, troszkę się tutaj na gospo pozmieniało. Jak sobie tutaj ogarnę te opryski, to wam pokażę i powiem co i jak. Bo troszkę jeszcze tutaj oprócz tych oprysków czeka mnie nieco tutaj pracy, ale to się wszystko dowiecie w dalszej części odcinka. I wszystko się dla was okaże, co tu się zadziało, co tu się wydarzyło. No troszkę zmian, tak jak mówię, jest. Być może nawet na dobre. Ale to zobaczymy w sezona kolejnych, późniejszych. Czy na dobre, czy nie. W każdym bądź razie troszkę się tutaj, no że tak powiem, gospo rozwinęło i tak dalej. Sobie zaraz tu już to jedno pole mam opryskane na chwast. Przejadę sobie na pole tutaj kolejne. No myślę, dzisiaj akurat nie będzie tutaj dużo tej pracy, jakiś tam nie wiadomo jaki długi odcinek, ale tak postanowiłem, że z tytułu, że troszkę się coś się zadziało, to postanowiłem, że tutaj wam nagram odcinek, ogarnę sobie te opryski wpierw. A potem wam pokażę, co tu się właśnie wydarzyło. I troszkę potem wam opowiem. W każdym bądź razie w kolejnych kupich sezonach myślę, że pojawią się kolejne nabytki. No i kolejne tu akcje na gospie. Na tej serii być może coś ciekawszego na tych odcinkach się zacznie mi tutaj dziać.
horroru do skończenia tego wyspy dzisiejszej. Dobrze, to się niech się złoży. Ogólnie widzowie, teraz sobie wyjdę z ciągnika, bo budowałem sobie tutaj chlewnię oryginalną z tutaj z gry. Do tego doszła mi taka naobornik Capryzma Sterta. Ogólnie, no, gdzie to jest, o nie, tutaj, dobrałem kredytu, w sumie wyszło mnie blisko 135 tysięcy, zamalowałem sobie tutaj to pole numer ogólnie, no i które tu było, 40 chyba, 4 coś takiego. I o coś takiego. Z tego pola ogólnie zrezygnowałem, znaczy się je sobie zamalowałem. I teraz tak. Dokupmy sobie świnki. Kupię te. A w ogóle... A? Max 60 sztuk, ale tyle na razie nie będę kupował. Na razie 5. Potem się może hodowla rozwinie. Tu sobie ogólnie Seja odstawię na miejsce, gdzie stały sobie ten opryskiwacz. I teraz tak. Jęczmień, owies, rzepa, sorgo. Aciol, wrzuca sobie tej pszenicy. No i ogólnie tu sobie zrobiłem taki właśnie wjeździk z tej strony. I tu zostawiłem przejazd. Pszenica mi tu cała wleci, ale to co, sobie przejadę, wiecie co, tędy. Owies nie, rzepak. Rzepaku może całego nie będę dawał, widzowie. Ale gdzieś połowę tego.
Także łącznie już jest 6000 litrów paszy. No, myślę, że to na jakiś czas im tutaj wystarczy. A i mówiąc, że nowe akcje, nowe nabytki tu dojdą, no to na pewno widzowie dojdzie, będę chciał dokupić rozrzutnik do obornika. Zaraz sobie, wiecie co, tu sorga załaduję, jeszcze im wrzucę i wam pokażę. Nie, nawet nie sprawdzałem, co tu jest, ale póki co nic, co by mnie mogło zaciekawić na bieżącą chwilę oczywiście, ale sobie myślałem, że dokupię sobie na początek taki oto rozrzutniczek do obornika. Na, mówię, na początek mi wystarczy. No i z wozów aseminacyjnych, no może ten. Może ten, nie wiem. Ogólnie zobaczę w albo kolejnym sezonie, albo po teraz posprzę, jak będę sprzedawał sobie. No i ładnie mi dało ponad 14000 litrów, także myślę, że jakiś czas tu paszy jest. Do żniw myślę, że to starczy. A po żniwach się, a w razie czego będę się martwił w trakcie. Ogólnie na dzisiaj ja już odcinek będę kończył, tak jak mówiłem, tak króciuteńki. No na razie tutaj też tych sztuk nie mam dużo, ale odcinek na dzisiaj kończę. Oczywiście zapraszam na poprzedni odcinek, kto nie widział. Zapraszam na Discorda kanału, link jest w opisie. A my widzimy się w kolejnym odcinku, także cześć, na razie, hej, trzymajcie się i do zobaczenia.